Co robicie czasem? Ja wam zarapuję, tak? Co ja czasem porabiam, tak? Witam państwa serdecznie, moim i państwa gościem jest Kacper Bajczyk Bako. Zgłosiłeś się do nas, do redakcji, w celu przeprowadzenia wywiadu. Może na wstępie powiedz coś o sobie. Interesuję się muzyką. Od lat gimnazjalnych rap był moją pasją. Zacząłem pisać teksty. Godzina pierwsza w nocy, nie szedłem spać, tylko cały czas. Pisałem teksty i ciągnąłem to. Później zacząłem słuchać paktofoniki. Magi był dla mnie wzorem do naśladowania. Mu niepotrzebna była różdżka. Do magii tylko potrzebne było mu słowa właśnie. Miał ten przekaz, miał duże flow i to właśnie u niego mi się spodobało. I zacząłem tworzyć muzykę. Co chciałbyś przekazać ludziom swoimi tekstami? Wyrażanie siebie, swojej osoby, sytuacji, które mnie otaczają na co dzień. Przelewam to wszystko na papier i piszę to, co mnie otacza. Bo życie to jest ciągła walka i ciągłe zmagania. Więc trzeba cały czas iść do przodu i to kontynuować. Nawet jak będą jakieś opinie, nie zwracać na to uwagi, iść po prostu przed siebie. Czy poza tworzeniem tekstu komponujesz również muzykę? Od tego mam kolegów, też mi dużo pomagają. Mam przede wszystkim pana Tomasza Rychleskiego, który dużo mi pomaga. U niego nagrywam właśnie te utwory. Też staram sam się na programach właśnie obsługiwać to wszystko i robić własne swoje kompozycje. Kto według ciebie robi najlepszy rap, najlepszy hip-hop? Najlepszy rap, moim zdaniem, Paktofonika robiła, bo teraz jest inny zespół, jest Pocahontas. Właśnie w tym zespole występuje Rahim i Focus. Skład hip-hopowy. Dokładnie hip-hopowy. Dla mnie wzorem do naśladowania był Magik. Z tego co wiem, masz 20 lat. Czy uważasz, że twoje teksty są dojrzałe jak na twój wiek? Zdaje mi się, że tak. Próbuję dalej coś robić w kierunku tym. Na co dzień staram się pisać coraz lepsze teksty. I będę się starał jeszcze bardziej, żeby były one bardziej lepsze. Żeby miało lepszy przekaz. Do tego jest potrzebny czas, więc z czasem myślę, że będzie coraz lepiej. Przyniosłeś do redakcji swoje demo. Przesłuchałem je. Nie jest mi oceniać twojej twórczości, bo nie jestem teraz tutaj od tego. Jeśli uważasz, że to jest dobre, rozesłałeś do wytwórni? Planuję teraz wysłać właśnie do Radia Malbork swoje utwory, porozsyłać wszędzie, gdzie się tylko da, żeby ktoś mógł przesłuchać. Mam nadzieję, że dużo osób to przesłucha i zobaczymy, co będzie dalej. Ja dalej będę to kontynuował i starał się, żeby wyglądało tak najlepiej. Mamo, to specjalny utwór dla ciebie. Posłuchaj tego. Czy wśród swoich znajomych jesteś pozytywnie oceniany, jeżeli chodzi o twoją, tylko i wyłącznie twoją twórczość? Powiem szczerze, są negatywne, są pozytywne te słowa. Zawsze będą jakieś opinie, ale trzeba się z tym liczyć. Ale czy ty z tymi opiniami starasz się jakoś brać do siebie, może czasami liczyć się z niektórymi opiniami? No warto liczyć się z niektórymi opiniami, ale ja szczerze nie biorę tego do siebie, robię swoje. A powiedz mi, czy czujesz się rozpoznawalną osobą? No może na razie nie jestem aż tak bardzo rozpoznawalną osobą, ale myślę, że z czasem będę coraz bardziej rozpoznawalny. To też zależy od koncertów granych. Osoby na koncertach widzą tą osobę i też jest bardziej rozpoznawalna. Duże znaczenie mają koncerty i pokazywanie siebie, nagrywanie. Rozmawiałem z tobą wcześniej, mówiłeś, że masz takie plany, masz może nie tyle co marzenie, ale chęć zagrania przed jakimś koncertem, support. Co w tym kierunku robisz? Na scenie bym chciał przede wszystkim wystąpić, bo to dałoby mi swoją pewność siebie i właśnie wtedy byś nie miał takiej większej tremy, jakbym występował na scenie. A powiedz mi, kto jeszcze oprócz Paktofoniki jest taką jakby inspiracją? Kto jest jakby może, nie tyle, bo to może głupio zabrzmi w muzyce hip-hopowej, w rapie, idolem?
ale takim wzorcem, jakby kogo uważasz za, oprócz magika takiego polskiej sceny lub zagranicznej, mentora? Trudno mi powiedzieć, bo dużo mam właśnie tych ulubionych raperów, ale tak moim zdaniem chyba Peja, moim zdaniem. Peja. No tutaj można by powiedzieć, że jakby dwie przeciwności. Magik Peja, magik twórca, bardzo, bardzo głęboki w tekstach, zupełnie jakby inny rodzaj hip-hopu. Tutaj Peja, reprezentacji Slumsa, tak, z Poznania, zupełnie inna szkoła. Ale moim wzorem to, no, naśladowania zawsze był Magik, nie? Zawsze na pierwszym miejscu był, dlatego słucham do tej pory Paktofoniki, Kaliber 44, pierwszy jego zespół, w którym występował. Freestylujesz? Freestyluję? Powiem nawet często. Idę z kolegami na przykład na świetlicę gdzieś, weź coś zarapuj. Pokazuję swoją osobę, nie? Zarapuję. Się tym zajmuję, więc pójdę na freestyle. A czy potrafisz freestylować bez muzyki, bez beatboxu? Bez muzyki potrafię. Może zaprezentuj coś. Czasem było inaczej, nie wracałem do wspomnień, kiedyś czułem się naprawdę dobrze. Czasem decyzję trzeba podjąć mądrze, żeby w końcu wyjść na tym dobrze. Czasem trzeba rozsądku i motywacji, w życiu trzeba mieć trochę racji, w życiu jakże. Trzeba wygrywać się, poddawać się i głęboko oddychać, nie zadawać zbędnych pytań nielogicznych. W życiu trzeba być tematycznym, w życiu każdy występuje, tobie powiem, tylko trzeba mieć poukładane w głowie. Czasem myślę, jak to wszystko się potoczy, nie jednego w życiu, świat może zaskoczyć. Teraz prosto i przed ciebie, czasem warto uwierzyć w siebie. Zawsze będę o tobie pamiętał, tak. Bako KB, posłuchaj tego. Tutaj, z tego co ja słyszałem, nie obraź się, ale zaprezentowałeś swój kawałek. Chodziło mi o freestyle. A mogę też na przykład? Może zadam ci temat. Telewizja Malbork. Telewizja Malbork. Dobra. Krótko i na temat. Teraz jestem na wywiadzie, rozmawiam z panami. Jestem tutaj, żyję chwilami. Chcemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Najważniejsza sytuacja w życiu tutaj spontan, jak to wygląda. Powiem ci dokładnie. Życie bywa częste i niestaranne. Powiem ci jedno. Życie nie jest piękne, kolorowe. Ja idę przed ciebie przeciwną drogę, znaczną przestrogę. Nigdy się nie poddawaj, idź przed siebie, rawę dawaj. Nie stawaj i motywuj się zawsze. Życie jest kolorowe, zresztą prawdę. Poza hip-hopem, jakie masz zainteresowania? Sport, czyli piłka nożna, siłownia, bieganie. A w którym kierunku chciałbyś, ja może inaczej powiem, wiem, że w tak młodym wieku ciężko jest mówić o jakiejś drodze życia, ale jaki cel obrałeś? Czy jest to hip-hop? Czy chcesz iść w tym kierunku? Chcesz robić z tego pieniądze? Mieć z tego pieniądze? To jest moja pasja. Tak, bym chciał w tym kierunku iść cały czas do przodu. To znaczy, że chciałbyś, żeby twoja pasja szła w parze z jakby z pracą, tak? Czyli z pieniędzmi. Tak. Z utrzymaniem i tak dalej. Dlaczego właśnie tutaj przyszedłeś do telewizji, właśnie żeby się pokazać poniekąd? Nie pokazać, po prostu pokazać siebie, swoją osobę. Swoją twórczość, tak? Tak, dokładnie. Dziękuję Państwu serdecznie. Wysłuchali Państwo rozmowy z Kacprem Bajczyk, Bako KB. Dziękuję bardzo. Do widzenia.